finałowy dzień, finałowy się okazał finałowym dniem półfinału Prada Cup. Amerykanie musieli wygrać i nie wygrali, mieli awarię. Włosi wygrywają 2-0, to w skrócie, jak do tego doszło, zobaczcie na filmiku. Ostatni dzień historyczny regat półfinałowych challengerów. Luna Rossa po wczorajszych dwóch wygranych wyścigach potrzebowała dwóch wygranych. Amerykanie musieli dzisiaj wygrać przynajmniej jeden z wyścigów, aby przejść jeszcze do kolejnego dnia, ponieważ te dwa zespoły ścigały się do czterech wygranych. Pierwszy prestart, 12 węzłów wiatru. Amerykanie po lewej stronie, na lewym halsie, Włosi głęboko z prawej strony. Jadą chłopaki w tej chwili jeden na jednego, więc dziób Amerykanie ustępują jako pierwsi. Włosi wybierają bycie ponawieczne jako pusher, ale cały czas z opcją odpadnięcia za rufę Amerykanów i jakby ich puszowania, ciśnięcia jej w kierunku pinu. Obie łódki z takim niezłym timingiem. Amerykanie to wyglądało, że kontrolowali odległość i prędkość do startu i rzeczywiście obie łódki bardzo ładnie w dobrym timingu startują. Włosi po prawej stronie kontrolują sytuację i po starcie wyglądało to nieźle. Wyglądało to, że Amerykanie utrzymują tempo Włochów, dojeżdżają do lewego krańca trasy, gdzie mimo tego, że Amerykanie po zwrocie byli na lewym halsie, mieli takie prawo, ponieważ tutaj te przepisy w Pucharze Ameryki są troszkę inne. W związku z tym, że jak te szybko pływają, tutaj Amerykanie mieli prawo do wykonania zwrotu i Włosi musieli im zrobić miejsce. To też się wydarzyło. Natomiast po tym zwrocie Amerykanie zaczęli spadać za rufę Włochów. Włosi po prostu płynęli lepiej, ostrzej, wzięli Amerykanów w zakłócone powietrze i Amerykanie musieli wykonać drugi zwrot, znowu w lewą stronę. Włosi go powtórzyli, ale osiągnęli już lekko przewagę dzięki temu. Co po kolejnym krosie, kiedy Amerykanie znowu z lewej strony musieli zrobić zwrot na lewą stronę, już się okazało, to jest ten kros właśnie, że już mamy ponad 100 metrów i ta przewaga zaczęła rosnąć. Przepraszam, na pierwszej bramce troszkę mniej wiatru jeszcze niż na dole. Na pierwszej bramce Włosi z komfortową przewagą spokojnie biorą sobie prawy znak i wchodzą na pełny. Amerykanie tutaj jeszcze byli blisko, ale już było widać, że muszą coś wymyśleć, bo no, czas uciekał, a oni ten wyścig no, musieli wygrać, albo ten, albo kolejny, ale czas na błędy się już skończył. Łódka amerykańska wyglądała całkiem dobrze, spokojnie, to porównanie prędkości było w miarę podobne, wyglądało to, że Włosi pływają troszkę pełniejszymi kursami z wiatrem i to VMG mają troszkę bardziej korzystne, ale Amerykanie nie tracili jakby tutaj dużo dystansu, natomiast też nie mogli go absolutnie skrócić. Na dolnej bramce ta przewaga już była w okolicy 20 sekund, do tego stopnia, że Amerykanie nawet pojechali na ten sam znak co Włosi, co pokazywało, że tutaj też taktycznie nie za bardzo mieli inne opcje, żeby zyskać, więc Włosi wygrali dobrą bramkę, kontrolując sytuację. Przewaga cały czas delikatnie rosła, osiągając na trzecim kursie ponad 300 metrów. Na górnej bramce wiatru jeszcze mniej, widzicie 9-10 węzłów, ta przewaga już była ponad 400 metrów i wszyscy się zastanawiali, co Amerykanie jeszcze mogą zrobić. Odpowiedź była chyba niestety taka, że niewiele. Bo widać to po kibicach włoskich, Włosi mieli dobry humor, Amerykanie widać było, że byli zafrasowani. Górny znak, 40 sekund straty, na dolnym było 22, więc stracili 20 sekund na tej kolejnej halsówce. Na pełnym udało im się tą przewagę Włochów troszkę zredukować, także na dolnym znaku znowu wrócili do poziomu około 20 sekund straty, ale to było niestety chyba wszystko, co w tym wyścigu na to było ich stać. W tych lekko wiatrowych warunkach Włosi pokazywali bardzo poprawne i taktycznie, i technicznie pływanie. Nie popełnili żadnego błędu.
No i Amerykanie też nie mieli jakby sposobu, żeby coś wymyśleć i tą stratę zredukować. Warunki były stabilne, nie było jakichś kolosalnych zmian, więc też ciężko było z tyłu coś Amerykanom nadrobić na jakichś zmianach, coś wybrać lepiej którąś ze stron. Prędkości były cały czas zbliżone. Na górnym znaku Włosi ponownie z tych 20 sekund znowu zrobili 40 i już było wiadomo, że ten wyścig raczej trzeba dla Amerykanów spisać na straty. Tu widzimy ostatnią mijamy jeszcze Amerykanie na ostrym, Włosi już na pełnym. 40 sekund to jest naprawdę już potężna strata. I wchodzimy na metę pierwszego wyścigu. Włosi z komfortową, spokojną przewagą. Bezbłędny wyścig. Pewna egzekucja po starcie swojej przewagi z prawej strony, uzyskanie przewagi i odprowadzenie, można powiedzieć, od startu do mety. No i drugi dzisiejszy wyścig, który Amerykanie już musieli wygrać. To już nie było pola do manewru, pola do błędów, pola do jakichś poprawek. Po prostu trzeba było pojechać na maksa, czyli tak zwane do or die. Pojechali w prawą stronę, jako jacht schodzący z lewej strony uciekli w prawą stronę blisko krawędzi i tam zdecydowali się wykonać zwrot przez rufę, zwrot z wiatrem. Tu małe problemy ze statecznością. Mam minutę do startu, Włosi przykrywają Amerykanów jakby z góry, kontrolują sytuację, Amerykanie wykonują swobodne, spokojne ostrzenie. No i po tym ostrzeniu wylądowali za rufą Włochów, którzy ich po prostu spokojnie, mówiąc po meczowemu, zrolowali po nawierzchnej. No i okazało się, że już jest praktycznie ciasno z tym startem, bo nie ma czasu do spalenia. Czyli Amerykanie po prostu tą rufę wykonali za późno, bo Włosi komfortowo, bez żadnych większych problemów, kontrolując i kryjąc tak naprawdę w zakłóconym wietrze Amerykanów spokojnie, minimalnie wytracając prędkość, kontrolując jakby dystans do linii startu, spokojnie, idealnie trafiając za czwarty start, idealnie wymierzony przez parę Bruni Speedhill, startując, mając Amerykanów w zakłóconym powietrzu. Amerykanie muszą od razu zrobić zwrot na lewy hals, pójść w prawą stronę trasy, od razu ze stratą około 100 metrów, to będzie pierwszy cross. Amerykanie poszli w prawo, zrobili na prawy hals, pierwszy cross, Włosi składają im się jakby przed dziobem, tak zwany libą. Amerykanom nic nie pozostaje innego, jak tylko się przełożyć znowu w prawą stronę, więc Włosi próbowali wypychać Amerykanów w drugą stronę. I tu widzimy górny znak, gdzie Amerykanie poszli w lewo, próbowali zrobić zwrot, ale nie mogli tego zwrotu zrobić, ponieważ okazuje się, że prawy board, prawy foil, prawe skrzydło nie chciało się zwodować. W jakimś czasie udało mi się to w końcu zwodować, no ale strata ze 100 paru metrów rosła do ponad 700. Okazuje się, problem z boardami, z foilami nie był jednostkowy. Na pierwszym pełnym, popatrzcie, jadą w kierunku statków kibiców, widać się zbliża, natomiast nie mogło opuścić foila, żeby zrobić rufę. Barker już nadszedł na drugą burtę i nie mogło tego opuścić, więc co robi Barker? Mówi: uwaga chłopaki, będę wodował łódkę. I słuchajcie, no utopił, spadł po prostu z łódką, zrobił splasha, spadł do wody po to, żeby wyhamować, nie wjechać w kibiców. Patrzcie, jak blisko wylądowali kibiców, musieli tę łódkę utopić, dopiero teraz udało się ten foil opuścić. Oczywiście kara, bo przekroczyli granicę trasy. Patrzcie, jak to bardzo wolno te foile zaczynają pracować. Jest jakiś problem, był jakiś problem przypuszczalnie mechaniczny, a może software'owy, nie mamy informacji o tym, który spowodował to, że te foile po prostu przestały im reagować na to, co oni chcieli zrobić. Więc strata kolosalna z 700 metrów, 800 zrobiło się już ponad 1,5 km i było wiadomo, że tylko cud może Amerykanów uratować. Ale też nie koniec przygód American Magic w tym wyścigu, bo jadąc na pełnym, musząc zrobić kolejną rufę, no nie udało się. Tutaj widzimy Dina Barkera, który próbuje manewrować przyciskami. Nie reaguje, nagle board pojechał lekko w dół, po czym znowu się podniósł, zaraz to zobaczycie. No, znowu zaraz się podniósł, więc jakaś kompletna masakra. Nic nie działo w nauce amerykańskiej.
Kolejna kara dla Amerykanów, już bez znaczenia to naprawdę. W końcu udało się tego foila wrzucić do wody. Tu znowu ten foil poszedł lekko do góry, znowu stanął ten nawieczny, znowu widać było, że coś tu nie gra, coś nie działa, już kibice amerykańscy rozpaczeni. Było wiadomo, że to jest już po zawodach ostatnie ujęcie tych dwóch łódek, Amerykanie jeszcze na pełnym, Włosi już na ostrym, albo odwrotnie, już nawet nie jestem pewny, ale było to ostatni cross tych łódek na dwóch crossach, na dwóch trasach, bokach trasy. Włosi komfortowo z przewagą ponad 3 kilometrów, słuchajcie, 3 kilometrów wjechali na metę, święcąc triumfy, triumf wygraną w półfinale i awans do finału z Brytyjczykami. Zasłużone zwycięstwo, Włosi bezbłędnie w tych czterech wyścigach, dużo szybsi, Amerykanie z dużymi problemami i mimo tego, że jak wszystko grało, to ten jak w miarę szybko płynął, no to inne przeszkody ich po prostu pokonały. 4-0 Luna Rossa wygrywa z American Magic i zapewnia sobie zwycięstwo. Broni całe szczęśliwie, Włosi uradowani. Jak powiedział to Francesco Bruni później jeszcze z pokładu łódki, jest dumny. Wiedział, że jest dumny ze swoich chłopaków, bo zrobili kolosalny progres od ostatnich wyścigów z Ineosem. Ta łódka płynie zupełnie inaczej. Odbudowali się mentalnie, no i już czują, jak to powiedział Sniff, czujemy zapach rewanżu nad Brytyjczykami, więc oni czują się bardzo mocni, bardzo pewni siebie i mają ku temu powody, bo oczywiście popłynęli cztery fantastyczne wyścigi. Faktem jest, że Amerykanie ich za bardzo nie cisnęli, nie było tam jakiejś wielkiej presji z ich strony, ale mimo tego były to cztery czyste, fajne wyścigi, jakie do tej pory nie przepłynęli, więc zobaczymy, co się wydarzy za dwa tygodnie w finale z Brytyjczykami. Jeszcze parę słów w Amerykanach. No niestety Terry Hutchinson pokazał to na konferencji, powiedział, że no okej, pokazaliśmy ducha, jesteśmy dumni z tego, że dobyliśmy, pokazaliśmy kawał świętego żeglarstwa, pokazaliśmy team spirit, że odbudowaliśmy łódkę i to jest fantastyczne, no ale widać było, że to nie po to tu przypłynęli, nie po to byli w Nowej Zelandii, aby odpaść, zająć tak naprawdę ostatnie miejsce, bo tempo finał decydował o tym, kto będzie trzeci z trzech startujących załóg w Pradaka w rekordach Challengerów. To tyle, słuchajcie, tego podsumowania. Miał być się Karol Jabłoński, nawet jeszcze o 16 potwierdził, że będzie, natomiast chwilę później okazało się, że połączenie z Podgrzyska, gdzie dzisiaj był na regatach DN-ów, niestety jest tak słabe, że po prostu no, nie dało się tego zrobić. Miał być też Szymon Jabłkowski dzisiaj, ale jest mocno złożony chorobą. Ci, którzy wczoraj oglądali nasze studio, to widzieli, że już był chory, ale dzisiaj go już złożyło kompletnie. Życzymy mu powrotu do zdrowia. Karol obiecał, że pojawi się u nas na finały Pradaka, więc za dwa tygodnie. To samo potwierdził Przemek Tarnacki, więc już zapraszamy na spotkanie z tymi dwoma fantastycznymi żeglarzami i sportowcami, ludźmi, którzy wiedzą o meczu singlu i poszły Ameryki bardzo wiele. Szymonowi życzymy powrotu do zdrowia, a Wam dziękujemy za tą styczniową kampanię. Dziękuję w imieniu swojej i Szymona. Dziękuję, że byliście. Teraz mamy trochę przerwy. Zobaczymy się dopiero przed finałem, więc za niecałe dwa tygodnie. Ale zasubskrybujcie nas, zalajkujcie, żebyście dostali informacje, co się wydarzy. I tyle. Zakończył się główny etap Regat Challengerów przed finałem. W finale Ineos czeka na mocną Pradę i co się okaże, ja spodziewam się fantastycznych, ciasnych wyścigów, bo jeśli Włosi zrobili postęp, a już byli bardzo blisko Brytyjczyków i tylko ich błędy spowodowały, że przegrali, to możemy spodziewać się bardzo ciasnej walki i tego wszystkim Wam i sobie życzę. Żegnam się z Wami samotnie z 13. szczęśliwego, jak widać, studia. Maciek Cylupa, zostańcie z nami. Pa, pa.